Chciałbym podzielić się z Wami pomysłem, jaki podpowiedział mi Mateusz z grupy Bushcraft Poland, który korzystając z samotnego wilka Lighta i samotnego wilka Bushcraft, znalazł dla niego alternatywne zastosowanie. Obie te kuchenki są fajnymi, przenośnymi, kompaktowymi, składanymi urządzeniami, które pozwalają nam w sposób efektywny wykorzystać niewielką ilość ogólnodostępnego paliwa w postaci szyszek, patyków, czy innych jakichś drobnych elementów, które można spotkać na szlaku. Korzystać z niego się w następujący sposób. Tak wygląda kuchenka po złożeniu. Wypełniając ją wyżej wymienionymi elementami, czyli szyszki, patyki, rozpalamy ognisko. Jest ono ograniczone ściankami kuchenki. Na górę kładziemy kubek bądź menażkę i tu możemy podgrzewać potrawę tudzież wodę. Natomiast Mateusz zaproponował, żeby wypełnić tą kuchenkę węglem drzewnym w postaci brykietu. Co to daje? Węgiel drzewny dłużej utrzymuje ciepło, przez to można taką kuchenkę potraktować jak piecyk. O efektywności takiego rozwiązania i jak to wygląda w praktyce za chwilę przekonacie się na filmie. Temperatura powietrza wynosi 16 stopni Celsjusza i nie jest to ostatnie słowo tego wieczoru. Kuchenka piecyk jest już rozpalona. Przenosimy ją wkładając w otwory w ściankach na przykład dwa noże, ale można też dokonać tego dwoma patykami. Uwaga, by nie kłaść piecyka na powierzchnię z tworzyw sztucznych z wiadomych względów. Ewentualnie można przytargać jakiś kamień i na nim umiejscowić palenisko. Temperatura jest wyraźnie odczuwalna i daje miły sygnał dla organizmu. Jest to jednak mocno subiektywne wrażenie, dlatego w odległości około 30 cm znajduje się miernik o dość dużym stopniu bezwładności, zatem byle podmuch ciepła go nie rozstroi. Jako że eksperyment rozpoczął się nieco wcześniej, a i brykiet użyty był nader skromnie, należy uzupełnić zapasy. Widać przy tym, że etapowi rozpędzania się paleniska towarzyszy dym. Nie na tyle intensywny jak przy pierwszym rozpalaniu, ale jednak. Ma to paradoksalnie swoje zalety, wystarczy bowiem spojrzeć w górę, gdzie kłębią się dziesiątki insektów, które dzięki dymowi można częściowo odstraszyć. Obiektywna miara wskazuje, że już po godzinie grzania w odległości około 30 cm temperatura podniosła się o ponad 3 stopnie Celsjusza, a nie jest to przecież szczyt możliwości. W okolicznościach przytarasowo-domowych wykorzystuję jako rozpałkę paliwo z Survival Kettle i śmiałe ruchy ręki uzbrojonej w pokrowiec od saperki. Efekt jest pozytywny i odczuwalny, natomiast co do długości palenia to powołam się ponownie na Mateusza, który wypraktykował, że pełne załadowanie pozwala mieć żar nawet 4 do 5 godzin. Niestety nie udało mi się powtórzyć tego wyniku, dlatego zwracajcie uwagę na jakość brykietu, który kupujecie. Życząc miłego użytkowania, zapraszam do subskrypcji i dzielenia się swoimi uwagami.